Nautilus ruszył na wschód w kierunku odległej Ameryki. Przemierzając Ocean Spokojny, nasi bohaterowie przeżyli wiele przerażających... Nie wypuśćcie Krakena z klatki! Zdumiewających... A oto Tahiti! Jak Tahiti? No ta! Ojej! Przecież ona ma gołę... Reksiu, nie patrz! Gołębie! Tahiti słynie z gołębi! I przedziwnych przygód. Uła! Ale mają wielkie nosy! I właśnie dlatego ta wyspa nazywa się Wielka Nosna. Wreszcie, po wielu dniach tułaczki, Nautilus przybił do wybrzeży Ameryki. To były najfajniejsze przygody w naszej historii. Nie wiem, czemu ich nie pokazali. Nieważne. No to, gdzie my tu tymczasem wylądowaliśmy? W Ameryce. To jest olbrzymi kontynent, a nawet dwa. Gdzie znajdziemy to, czego szukamy, skoro nawet nie wiemy, czego szukamy? Szukajcie, a znajdziecie. Reksio i Kretes ruszyli w jedynym możliwym kierunku. Ta góra! Zobacz, Reksio, to nie jest zwykła góra. O nie! To góra, która niewątpliwie wiąże się z naszą historią. Reksio, spójrz! Dziki zachód w najczystszej postaci. No, wszędzie dziki. No, przecież jest. Zobacz, na długości cienia i te kolory. Zachód jak malowany. Proszę Państwa, już za moment ja, Chuck Nornik, po raz pierwszy w historii Wszechświata wykopię górę kopnięciem z półobrotu. Brawo, Chuck! Jesteś straszny! Jesteś z Teksasu! Kop z półobrotu! Po co tu ten cały dynamit? Ta góra to ostatnia przeszkoda, żeby połączyć koleją wschodnie i zachodnie wybrzeże. I za parę chwil zostanie wyeliminowana. Po co od razu niszczyć krajobraz? Może lepiej wykopać tunel? No właśnie mam zamiar to zrobić. Wykopać. Z półobrotu. Stać. To moje show. Ale panie Nornik, ja mógłbym wykopać tunel tak delikatnie. Nie da się wykopać delikatnie. Co tu się dzieje, panie Nornik? Zapraszam na pokaz. Ta oto góra spróbowała mi się przeciwstawić, ale już za chwilę zostanie wyeliminowana przeze mnie, Chucka Nornika, przez moje słynne kopnięcie z półobrotu. Czy wasze oczy są gotowe ujrzeć ogrom tego zniszczenia? O matku, Indianie! O matku, blade mordy! Reksiu, to Krety! Czerwonoskóre, ale Krety! Zapewne potomkowie starożytnych Kretonów! Czy możemy wejść do waszej groty, zanim zostanie wysadzona w powietrze? Tylko przyjaciele plemienia kopaczy mogą wejść przez oko bobra do wnętrza Mollimu! Czyli nie wy! Witajcie, potomkowie! Plemię kopaczy nie rozmawia z bladymi mordami. Plemię być obrażone! Au, au. Bo blade mordy chcą wysadzić naszą świętą górę przodków! A wraz z nią wodza siedzącego byka po turecku! No to niedopuszczalne! Czy jak powstrzymamy tych tam na dole? Bądź wytrwały i bez przerwy potrząsaj drzewem, a zawsze z niego coś spadnie. Port Sierra. Port Sierra. Ty, zępie! A kysz, bo czuję się nieswojo! Ty, zępie! A kysz, bo czuję się nieswojo!
Janie! Chodź, dziadku, przesuniemy cię bardziej na słoneczko. Zobacz, jaki piękny zachód. Założę się, że w tak ciasnych dżinsach to się panu nawet noga nie zgina. A jednak... To właśnie jest koń. To właśnie jest koń. Czy pan do czegoś służy? Nie sądzę. Czy pan do czegoś służy? Nie sądzę. Gin! A masz! Kto następny? Gin! Ej, fajna zabawa! Jak ją nazwiemy? Tak! Ej, fajna zabawa! Jak ją nazwiemy? Tak, żeby uczcić Chucka Norika! No może... Alan... Cops poor brother! Cops poor brother! Albo nigdy! Powiedział Kretes i zniknął w ciemnościach. Muszę oczyścić ten tunel tak, by nie wysadzić ani góry, ani tym bardziej siebie. No i się wysadziłem. No i się wysadziłem. No i się wysadziłem. Jak głaz spada na głowę, to niedobrze. No i się wysadziłem. No i się wysadziłem.